Wyznacz współczynnik kierunkowy oraz równanie prostej przechodzącej przez punkty P o współrzędnych 2 piąte i minus 3 czwarte oraz Q o współrzędnych minus 3 dziesiąte i 1 druga. Opiszmy nasze punkty. Pierwsza współrzędna to jest X, druga Y. Punkt nazywał się P, więc dodajmy indeksy P. Pierwsza współrzędna X, druga Y. Punkt nazywał się Q, więc dopiszmy indeksy Q. Wyznaczymy najpierw współczynnik kierunkowy A. W liczniku odejmujemy od siebie współrzędne Y-owe. W mianowniku współrzędne x-owe. Wybiorę sobie jako pierwszy punkt Q, jako drugi punkt P. Podstawmy nasze dane. Yq to jest 1 druga. Odejmujemy yp, czyli 3 czwarte. Mamy minus i minus daną plus. Xq to jest minus 3 dziesiąte. XP 2 piąte. Aby dodać dwa ułamki do siebie, musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Tu wspólnym mianownikiem będzie czwórka, czyli dwójkę mnożymy przez 2, żeby dostać 4, to jedynkę mnożymy przez 2. Tu przepisujemy. To samo w mianowniku, sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli mamy minus 3 dziesiąte. Piątkę pomnożyliśmy przez 2, żeby dostać 10, więc licznik też mnożymy przez 2, czyli dostaniemy 4. W liczniku mamy liczniki dodajemy, czyli mamy 5 czwartych. W mianowniku mamy minus 7 dziesiątych. I teraz zamiast dzielić pomnożymy przez odwrotność. Czyli mamy 5 czwartych razy minus 10 siódmych. A krzyż możemy skrócić, czyli tutaj dostaniemy 2, tutaj 5. I mnożymy licznik razy licznik, czyli 25. Mianownik razy mianownik, czyli 14. I mamy plus razy minus, daje nam minus. Mamy już obliczony współczynnik kierunkowy. Musimy jeszcze obliczyć współczynnik B, czyli zapiszemy najpierw równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równa się ax plus b. Do naszego równania pod a możemy wstawić już nasz obliczony współczynnik, czyli mamy y równa się minus 25 czternastych x plus b. Aby obliczyć b, wybierzemy jeden z punktów i jego współrzędne podstawimy do naszego równania. Wtedy dostaniemy równanie tylko z jedną niewiadomą B. Ja może wybiorę punkt Q. Więc za Y wstawimy jedną drugą. Za X wstawimy minus 3 dziesiąte. I mamy jeszcze plus B. Poskracajmy. Możemy skrócić na krzyż, tu dostaniemy 5, tu dostaniemy 2. Lewą stronę przepiszemy. Mamy minus razy minus daje plus, 5 razy 3, 15. I 14 razy 2, 28. Więc wystarczy już tylko obliczyć B, czyli przenieść 15/28 na lewą stronę równania. Przenieśmy 15/28 na lewą stronę równania, czyli dostaniemy 1 druga minus 15/28. To się równa B. Sprowadźmy do wspólnego mianownika. Dwójkę należy pomnożyć przez 14, żeby dostać 28, więc jedynkę również. Czyli mamy 14 minus 15 daje nam to minus 1. Teraz możemy już tylko nasze B podstawić do równania prostej, czyli mamy Y równa się minus 25 czternastych X minus 1 dwudziesta ósma.